Hello. Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na materiał. Dawno nie było w sumie serii o kinie, tylko wyszedł, można powiedzieć, jeden odcinek, a dzisiaj, posłuchajcie, zamierzam właśnie to jakoś do życia popchnąć dalej. Z tego względu, że mam po prostu mało czasu na robienie filmów, więc będę robił recenzje, słuchajcie, filmowych, nowości filmowych, jakichś tam właśnie filmów lat 90., tych innych, no i między innymi o kinie, no bo to chyba jest dla mnie najprościej, najszybciej, słuchajcie, zrobić. A mam właśnie kilka takich rzeczy, przepraszam, które, słuchajcie, chciałem poruszyć, które, słuchajcie, o których chciałem z wami pogadać. I dzisiaj, słuchajcie, na tapetę weźmiemy sobie, dzisiaj, słuchajcie, weźmiemy sobie, że tak powiem, do rozmowy, na rozmowę, no, na tapetę, można powiedzieć, film It, czyli to chapter 2, czyli to część druga. Wiecie co, ja muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię filmy na podstawie powieści Stephena Kinga, wiecie, momencik. Filmy, słuchajcie, na podstawie powieści Stephena Kinga. Dlaczego? One są bardzo mroczne. A film to jest jednym z tych filmów, które tak naprawdę pamiętam z dzieciństwa. Wiecie co? Ja mam tego dwie części, czyli mam tą nowszą i tą starszą wersję. Tylko ją wam pokażę. Widok tego klauna zawsze we mnie wzbudza jakąś odrazę i strach. Ja nie wiem dlaczego. Pewnie zostało mi to, słuchajcie, z dzieciństwa, kiedy właśnie ten film oglądałem. Przepraszam, kurczę, no patrzcie. To mniej więcej, słuchajcie, cały ten po prostu opakowanie właśnie między wygląda mniej więcej jakoś tak. Film ten charakteryzował się dużą dozą, słuchajcie, strachu. Tutaj może takich scen jako drastycznych, słuchajcie, nie było, ale były sceny, które zapadały w pamięć i ryły wam, słuchajcie, w głowie taką jakby świdrem, żeby się po prostu bardzo w tą waszą pamięć, słuchajcie, wkręcić. Film jest na podstawie książki Stephena Kinga, w ogóle dużo jest filmów na podstawie książki Stephena Kinga i muszę powiedzieć, że tą właśnie pierwszą część, może być ten protoplast tego filmu, to w 2017 roku, ja dobrze pamiętam, wyszła kolejna część, może nie część, ale odnowiona wersja, czyli remake chyba, no, remake filmu It. I to jest właśnie, słuchajcie, ten film. Ja zakupiłem go tutaj, słuchajcie, jeszcze z taką fajną opcją, bo mogę jeszcze film oglądać, mam tam kod, słuchajcie, w środku. Kod wam oczywiście nie pokażę. Mogę, słuchajcie, pobrać film i mogę sobie po prostu go oglądać, gdzie będę chciał. Jeśli po prostu nie będę miał właśnie płyty z sobą, a jest co, słuchajcie, oglądać. Jest co oglądać. Muszę przede wszystkim powiedzieć, że bardzo podoba mi się zabieg, który twórcy tutaj właśnie zastosowali. Dlaczego? No bo film został podzielony, ten właśnie najnowszy z 2018 roku, 2017 roku, został podzielony, słuchajcie, na dwie wersje, na dwie części został podzielony. Część, która dzieje się, jak są młodzi, słuchajcie, ci nasi bohaterowie, i część, jak są ci starsi. I teraz tak, żeby nie było, to jest trochę spoilery, bo jeśli ktokolwiek oglądał, a zakładam, że oglądał to, no to będzie wiedział, o co chodzi. Tutaj po prostu w godzinie 20 zostało chyba, to jest chyba godzina 20, chyba jakoś tak, zostało, słuchajcie, wciśnięta, słuchajcie, cała opowieść. Tutaj podczas chyba półtorej godziny, czy nawet i więcej, bo już dokładnie pamiętam, ile ten film trwa, no dajmy na to półtorej godziny, jest, słuchajcie, wrzucona opowieść tylko z perspektywy tych właśnie naszych młodych bohaterów, tak? I to jest bardzo fajne. I teraz tak, żeby tak naprawdę czerpać fajną taką przyjemność z oglądania tego filmu, to ja naprawdę polecam, ja naprawdę, moi drodzy, polecam tutaj to. Najpierw obejrzeć ten film stary, można powiedzieć, ja go, nie wiem, ja go oglądam w latach 90, ja dokładnie pamiętam, on chyba jest 1980, którego, chyba 7, czy jakoś tak. Ja go oglądam, słuchajcie, na początku lat 90, bo tam wujas za żelazne chyba kurtyny przywiózł, wcześniej nawet było, no nieważne, przywiózł jakieś filmy, słuchajcie, lewe, no i między innymi, słuchajcie, było to. I powiem tak, lubię ten film, bardzo mi się podoba. Na pewno część pierwsza jest, nie jest krwawa, za co, słuchajcie, część tutaj, część pierwsza, ta, słuchajcie, odnowiona część, ta odnowiona, słuchajcie, wersja jest bardzo krwawa, gdzie właśnie widzimy tutaj na samym początku The Pennywise'a, bo to ogólnie jest ten clown, tak, ten cały demon, to jest ogólnie demon, porywa George'ego, zabija George'ego, no i to jest bardzo krwawe, od samego początku film daje nam, słuchajcie, takiego liścia, kurde, żeby się ogarnąć i żeby zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje. I teraz tak, w 2019 już jakoś niedługo będziemy mieli, moi drodzy, chapter 2, czyli część drugą, czyli to wszystko, jak będą, słuchajcie, oni starsi, i mamy w tym momencie okazję oglądać
na YouTubie i nawet tutaj listu za mną będzie, macie, słuchajcie, okazję oglądać trailer tego filmu. No i co? Ja z tego, słuchajcie, trailera, słuchajcie, wynoszę, że to będzie gruba impreza. To będzie, mam nadzieję, że troszkę się więcej dowiemy o Pennywise'ie, czyli skąd on jest, bo to zawsze mnie, słuchajcie, interesowało. Teoretycznie w filmie, w tej takiej, można powiedzieć, podstawowej wersji, tej pierwszej, jest to tam pokrótce powiedziane, kto to jest i teoretycznie dlaczego to robi i tak dalej. Nie chcę, nie wiem, spoilować, choć wątpię, żeby kurde ktoś nie oglądał to, no i jeśli nie oglądał, to ma naprawdę grube zaległości, moi drodzy. A co do właśnie tej całej historii, tego całego Pennywise'a, czyli Pennywise Dancing Clown, uważam, że to będzie coś naprawdę bardzo fajnego, z tego względu, że będzie można, chyba, przynajmniej ja tak wnioskuję, że dostaniemy się bardziej w głąb tej postaci i będziemy może mogli się dowiedzieć, może będziemy mogli, słuchajcie, się dowiedzieć, skąd tak naprawdę to się wzięło i co to jest ogólnie, tak? I dlaczego tak jest? Może to po prostu będzie jakoś bardziej szerzej, po prostu, słuchajcie, rozpisane i to jest bardzo fajne. Wiecie co? Teraz mówię tak zupełnie szczerze, że na podstawie powieści Stephena Kinga, żeby nie było rozczarowań, to nie jest żaden... Jeśli ktokolwiek czytał jakąś tam książkę Stephena Kinga, oglądał film, czy to Langoliery, czy to Storm Stulecia, czy to Cmentarz dla Zwierzaków, czy to Lśnienie, słuchajcie, nie wiem, właśnie to... Każdy wie, że tam nie ma happy endu. No nie ma. W tych filmach, przepraszam, w Langolierach tylko był, można powiedzieć, tak to można nazwać, był happy end. Bo ci ludzie tam, słuchajcie, po prostu wrócili tam, gdzie mieli wrócić. Ale cała reszta, słuchajcie, jest bez happy endu. To są po prostu mroczne opowieści. I żebyście się nie zdziwili, jak tutaj też nie będzie happy endu, bo jeśli obejrzycie tą część, tutaj, tą część, to zobaczcie, co się tam w ogóle dzieje. Jak to wszystko, słuchajcie, się rozwija. I to jest bardzo fajne, bo jeśli znacie podstawową, mówię znowu część, nie wiem dlaczego, podstawową, słuchajcie, wersję tego filmu, tą z lat 90., to... Jestem ciekaw, czy docenicie to, co teraz kino robi z filmami. Natomiast jeśli chodzi o... Wiecie co? Mi głównie chodzi o to... Nie, źle się, słuchajcie, może słowiłem. Docenicie to, co teraz w kinie się wyprawia, tak? Czyli całe CGI, te słuchajcie, kostiumy całe, jak to wszystko wygląda. Ja osobiście powiem tak. Ja do 2017 roku, powiem tak. Na filmie to nie byłem w kinie, po prostu nie miałem czasu. Kupiłem dom, miałem naprawdę mnóstwo rzeczy do roboty. Ale kupiłem go zaraz, jak wyszedł na DVD. I teraz taki, można powiedzieć, patent. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych adaptacji Stephena Kinga, jakie do tej pory, słuchajcie, widziałem. Dlaczego? Jest krwawa, jest ciekawa. Forma, słuchajcie, tych dzieciaków, wszystko jest fajnie rozwinięte, wszystko jest fajnie pokazane. To jest to, czego tutaj brakowało. Musicie widzieć, że tutaj, słuchajcie, z tymi dzieciakami to jest jakieś 30 minut. Wiadomo, film trwa chyba godzinę 20, czy jakoś taką zbyt nie jest długi. Film trwa, słuchajcie, godzinę chyba 20. Jakoś nie wiem, wydawało mi się krótki. Tak czy siak, trwa na tyle, że ta cała, słuchajcie, wersja tych właśnie młodych bohaterów naszych, tam wersji młodszej, ona nie jest zbyt długa i nie jest zbyt znana. Tutaj, słuchajcie, w tej, słuchajcie, odsłonie, ona jest naprawdę bardzo fajnie rozwijana i to trzeba przyznać, to naprawdę jest na duży plus. Ogólnie postać tutaj tego klauna, naszego morderczego, no jest taka, że bardziej działa na psychikę, wyobraźnię. Tutaj zaś w tej odsłonie jest naprawdę coś strasznego. Tutaj ten klaun ma zęby, on odgryza, on tutaj, słuchajcie, świartuje, chce ludzi zabijać. To jest coś naprawdę świetnego. Ja nie mogę osobiście doczekać się chapter 2, czyli tego rozdziału drugiego, bo chcę zobaczyć, na pewno kupię i na pewno pójdę na premierę tego filmu do kina. Co ciekawe jest, wizualnie, no wiadomo, wizualnie ten klaun się, słuchajcie, różni, no bo tutaj są lata 90, może końcówka 80, a to są lata, słuchajcie, już 20, tak można powiedzieć. Końcówka lat, nie no, może nie 20 jeszcze, ale 2017 rok. No to jednak spójrzcie na definicję, słuchajcie, tego typa, tego klauna, gdzie on jest tutaj, no. Spójrzcie tutaj, o w tą stronę, tutaj, tu, a spójrzcie na tego, no to wiadomo, że... Ale mówię, no film jest świetny, jest naprawdę świetny. Co mnie bardzo zdziwiło, to że film jest od 15 roku życia. Jak i ta odsłona, zarówno tak i ta, moi drodzy. To jest, słuchajcie, film od 15 roku życia i ja nie wiem dlaczego w ten sposób to wszystko wygląda. Bo tak naprawdę to jest... Wiecie co, jeszcze może bym zrozumiał to, tutaj nie ma takiego gore, ale tutaj jak komuś rękę, nie wiem, odpada, słuchajcie, pełno krwi jest juchy i innych pierdół, to naprawdę jest
Ciekawe. Wiecie co, mówię, ja czekam naprawdę niecierpliwie na ten film. Nie wiem jak wy, dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jakie zaopatrzenia, słuchajcie, macie na tą produkcję. Ja tymczasem będę się zbierał już za chwilkę. W sumie to jutro, nie za chwilkę. Jutro, bo jest Godzilla The King of the Monster. Więc chcę to, słuchajcie, zobaczyć. I zdam wam relację tego filmu, jak tylko uda mi się wszystko ogarnąć. Dobra, no tyle. Trzymajcie się, strzała.